nic, i tak jest spoko. Można zacząć dzień. Dalej nagrywasz? Tak. Ładujemy się energią na pierwszy trening. Jest dość wcześnie rano, jak dla mnie jest wcześnie rano, jest 8:30, za godzinę zaczynamy lindę, czyli dźwiganie dużych ciężarów. Takich rzeczy nie powinno się robić rano, to jest karalne. Rano można pobiegać, porozciągać, ale nie dźwigać. Pewnie dlatego wam to robią. Dokładnie. Niejednokrotnie jest to podkreślane w metodologii CrossFit i w testach CrossFit, że poza samym sobie wykonaniem testu ważne są też takie aspekty jak zmienność godziny trenowania, przerw między treningami. Więc tutaj mamy ewidentnie, wczoraj skończyliśmy trening około godziny 19, czyli zaczynamy o 9 rano. Cała infrastruktura berlińska nam przeszkadza, żeby to nagrać, nie? A taka cisza była, jak zaczynaliśmy. No, obejrzę. To czy to jeszcze raz? Nie, pytam się, czy się oblałeś. Nie wiem. Piękną niebieską stylówkę. Zieloną. No, też. Na kolorach się znasz? Dobrze, lepiej dźwiga niż się zna na kolorach. Jaki jest plan na tą lindę? Od kiedy Unbroken? Nie lubię mówić o tym, co będzie. Lubię robić. A potem możemy pogadać o tym, jak było. Więc nie lubię spekulacji. Idę zrobić trening, możliwie najlepiej, jak jestem w stanie, a potem pogadamy, no jak to wyszło. Dara. Teraz możemy pogadać. Brawo, kochanie, pięknie było. No. Zadowolony. Trochę pojechałeś, co? Zgodnie z planem. Spacerek. Całkiem przyjemny. Lekkie przyspieszenie na koniec. Drugie miejsce w hicie, także... I drugie miejsce ogólnie. O, no, bardzo fajnie. Jesteś czwarty. O, jestem czwarty. Pięknie. Mamy jeszcze dwa treningi, także... pozytywnie się zapatrujemy na dalszą część weekendu. Połowa zawodów za nami, nie cała połowa. Także dobrze. To dobrze prognozuje. Wręcz zajebiście, no. Wiadomo, nie ma co wybiegać za daleko w przyszłość. Ale to, co zrobiłem do tej pory, jestem z tego bardzo zadowolony. No i teraz to, skupiamy się znowu na każdym kolejnym kroczku. Teraz idziemy coś znowu zjeść, odpocząć chwilę. I kolejny trening to będzie ciężkie rwanie. No i co, ja mam powiedzieć więcej, zobaczycie, co się będzie działo. Trener coś mówił, rozmawiałeś z trenerem po tym? No powiedział, pokazał go tak. Good job, buddy. Bam, bam. See you later. So, see you later. Żyję. Jednak ten pociąg się trudniej rozpędza. Powiem wam tak, zrobiłem co mogłem. Biegłem 3:20. Kurde, no to moje tempo, nie? Ale to jednak jest dużo za wolno, żeby jednak z chłopakami się ścigać na 800 metrów na takim poziomie. Aczkolwiek 30 chyba 6 miejsce to nie jest ostatnie miejsce. Także patrząc pod tym kątem, widać postęp w tym bieganiu. Jeszcze nie jest idealnie, ale straty nie są tak duże, żeby nie dało się ich odrobić. Zobaczymy zaraz, jak to będzie wyglądało w ogólnej tabeli. Na pewno jest jedynka w rwaniu, z którego jestem bardzo zadowolony. Tu 36. Nic z tym już nie zrobimy. Czekamy na oficjalne wyniki i szykujemy się na jutro. Jutro znowu dwa dobre treningi. Walczymy do samego końca, to są zawody. To się może wszystko wydarzyć. Co dam? Mamy już ten? Co ci trener powiedział?
Trener mi powiedział, że bym się cieszył z tego, że jest progres i żebym był zadowolony z siebie. I tyle. Patrzycie? No nie, no myślę, że będzie takie... Chcemy. Znowu takie 11, 12. No tak, obstawiamy, że zostanie jeszcze 10. To ciężka sprawa, nie? To dla ciebie. Dobra. Ale na tym naśmieniu to na screen. Kurwa. Bo jak ja, Bronek, ja byłem 4,40, jak ja, taki pikuś, kurwa, przecież jestem gnojno. Ty, stary. Ja pierdolasz i koniec w ogóle na jestem patrz. Powiedz... Siódmy! Ja pierdolę, zajebiście. O Jezu! Pięknie! Nie plecy. Przepraszam. Ja pierdolę. O Jezu. No, dobrze, no. Ale tak myślałam, zajebiście. Zajebiście. Pierwsze rwanko. A to Michałek przede mną? A Michał ósmy. Zajebiście. Dwóch to 10. Zajebiście. Mega. Pięknie. Zresztą? Mega, mega, mega. Ale mamy pewnie ciasno, co? 339, a 11 316. No już tak. No, 20 parę punktów zapasu. No. Bardzo dobrze, no słuchajcie. Nie spodziewałem się, że zostanę tak wysoko. Także super. Trzy najgorsze treningi zrobione. Tak jak zapowiadałem przed zawodami. Dwa dnia pierwszego i numer 5. Ten, który był dzisiaj ostatni. Te dwa treningi, które teraz są przed nami, no to jest też jedna wielka niewiadoma. Każdy ma równe szanse, żeby w nich wygrać, ale na pewno czuje się w nich mocniejszy niż dzisiaj w piątek. Także... To super. Dobry prognostyk na to. To co, idziemy coś zjeść i widzimy się jutro rano. No, odprawię. Tak jest. Super. Radzę sobie tym. Dzisiaj my tradycyjne niemieckie patty. Kolejne tradycyjne niemieckie danie. Pattej. No Niemcy są pod tym względem, wiecie, ubodzy. U nich ta kuchnia ich jest tak prosta i tak... No to po prostu... Kapusta, ta sauerkraut, fryty, kiełbacha, wiesz... I piwo. I pisko, da. 75. Nie wiedziałem, czy to jest 130, czy 135. Wiedziałem, że to jest w granicach 130. Założyłem. Mógł cię Justin troszeczkę tam, wiesz, podniosłem. Nie, no liczyliśmy to na bieżąco, ale bieganie w funtach jest brązacznij fajne. Brązacznij od 300. 300 to będzie dobrze, takie 120 tak. Na spokojnie tak, wejdzie. Tak. Ale uszukał mnie cwaniaczek, powiedział, że najwięcej wyrwane było 290 funtów. No i dobra, no to muszę 295. No, potem się okazało, że jednak to nie było zaliczone. No, ale byś zrobił 285. Remis na pierwszym miejscu, nie? Nie, to dobrze, zrobił 295. Ale myślałem, że to jest trochę mniej, a to jest jednak 135 kg. Dużo. 7 chyba. Ładujemy węgle na kolację. Jest 18.30, chyba idę spać za godzinę. Porządnie się wyśpię przed niedzielą. Żeby mieć dużo energii na ostatni dzień. I zrobić co mam zrobić. I tyle. I myślę, że nagramy to jeszcze raz, bo to byłoby bez sensu, co powiedziałem. Cięcie. Tak ogólnie myślicie, że to jest spoko opcja, że w gaciach sobie się tutaj gadamy? No ważne, że Diverse Extreme Team gacie. No ma. Sponsor się zgadza. A ty cały czas nagrywasz? Ja nie wiem, czy to jest dobry pomysł, bo tutaj był. Czuję, że moja intymność na tym cierpi. Aż bułeczku wypadła. Aż bułeczka mi wypadła z wrażenia. No cóż, na zakończenie dzisiejszego dnia powiem wam, że tak naprawdę jestem bardzo zadowolony z tego, jak przebiegają te zawody. Wydaje mi się, że nie popełniłem żadnego błędu. Trzymam się założonych strategii. I bardzo pozytywnie zapatruję się na ostatni dzień. Czuję się dobrze. Moje całe ciało jest tak jakby równomiernie zakwaszone. Tak jakby mnie ktoś pięknie poobijał kijem. Także jest idealnie. Klatę masz poobijaną. Pięknego śniaka na klacie. Po lindzie. Zdrowo sobie przyładowałem. Także no, jak na wojnie, jak na zawodach. Także jeszcze tylko jeden dzień. Trzeba to przetrwać. Tak naprawdę ostatni dzień będzie chyba największym wyzwaniem dla głowy. Wszyscy są zmęczeni. Teraz okaże się tak naprawdę, kto najbardziej będzie chciał i kto mądrze rozegra trening szósty, nie popełni w nim błędu. A w siódmym tak naprawdę kto najbardziej właśnie będzie chciał wygrać. Także do jutra.